Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy Call of Cthulhu. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, tak, i teraz słuchajcie, no jesteśmy już jakby, nie wiem, takie mam wrażenie, że to wszystko jest na razie teraz realne, bo no po prostu myli mi się tutaj, słuchajcie, w tej grze, co jest tak naprawdę snem, a co jawą, co rzeczywistością. No zobaczymy. W każdym razie mamy główny cel porozmawiać z wdową Sanders. Nie wiem, czy tu wyczerpaliśmy już wszystkie. Myślę, że tutaj już chyba wszystko. Tak, Sarah, mają nowy poszlak, kolekcjoner sztuki, przyjaciel malarki, nazywają go Francis Sanders. No ale on zginął na oczach, tak, on nam zginął, to właśnie ten taki, co w poprzednim odcinku tych oczu nie miał, tak? I tak udajemy się do jego domu porozmawiać o tłaczu z wdową. Nie wiem, czy ona będzie coś wiedziała, zaraz zobaczymy. Rezydencja Sandersa, okej. Bo rzeczywiście... Wiecie, teraz też nie wiem właśnie, no... Tu nagle się w tym domu pojawiliśmy. Gdzie my byliśmy wcześniej? To też takie dziwne. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death? Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Też ma dziwne obrazy, nie? Patrzcie. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. Mm-hmm. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No powiemy prawdę, a co się będę? He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? Renomowanym? Proszę cię. Your eyes. Did you not do anything to help him? No nie dało rady. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you. You'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me.
No he właśnie. Sent his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. No właśnie, a co opowiadał o tym tułaczu? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Aha, czyli możemy ten do galerii tutaj gdzieś, tak? Jego wejść. Czy ja coś tutaj mogę zobaczyć jeszcze? Rozumiem, że to tylko takie coś tam, tak? Nic tutaj. Drugi tom serii obejmuje mnóstwo tematów medycznych, poczynając od gangreny, a kończąc na frontowym zapaleniu nerek. Oprócz dokładnego i szczegółowego stadium, książka przedstawia kilka nowatorskich teorii. Z uwagi na wyjątkową zawiłość, jest to pozycja przeznaczona wyłącznie dla ekspertów w dziedzinie medycyny. Dobrze. Jezu, rzeczywiście takie obrazy, że dajcie spokój. A tutaj coś było jeszcze, widziałem. Day the Shambler came into the Sanders' lives. No jest Sarah Hawkins. A to on, tak? Fotografia, na której znajduje się Sarah oraz Sanders, musieli być sobie bliscy. Ciekawe. Rekonstrukcję zróbmy. Co tutaj ciekawego jest w tym pomieszczeniu, słuchajcie? Na pewno coś jest na stoliku. Pokaż, co to jest. No, no. Móżdżek był. Psychologia. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? No dobra. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. Nareszcie. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell a painting? Ciekawe, nie? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Czekajcie, bo nie mogę. O. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Nie chciała sprzedać. Mhm. On tak bardzo chciał. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Gardzi nią. No i ten obraz nam został, tak? Bo on tutaj jakby nic, tak? Tak. The Shambler. I need to see it. Did she really care for him after all? Szanowna pani, potwierdzam otrzymanie listu, w którym domaga się pani wydania ciała zmarłego męża. Z przykrością muszę poinformować, że nie wyrażam na to zgody. W momencie przyjęcia męża na oddział zamknięty podpisała pani dokumenty, na mocy których mogę zrobić z ciałem to, co uznam za stosowne. Dołączam najgłębsze wyrazy współczucia. To i ten Fuller. Skubaniec. Nie chcę jej oddać, bo wie dobrze, w jakim stanie jest ciało. Przecież tam normalnie poharatane tak, że dajcie spokój.
że jego tam wygięło i to nieźle. O, co to? Ej, ja to już mam jakieś zwidy, słuchajcie. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Okej, okay, ale nagranie dźwiękowe, które Francis Sanders pozostawił swojej żonie Irene. No ale to na razie nie mam tutaj, tak, możliwości tego odtworzenia. Ciekawe, gdzie ona poszła. Komuś po domu łazić to trochę niefajnie. No ale dobra, jeżeli ten, to się troszkę tutaj rozejrzę. Tu pewnie do wyjścia. To jeszcze z tej mańki mi nie było. Tylko co ta dziewczyna ma tutaj te wspólnego? O, właśnie. Studencka praca w formie książkowej. Chociaż zawarte w niej spostrzeżenia są trafne, widoczny jest brak doświadczenia autora. Postawione pytania pozwalają jednak wyobrazić sobie nowe sposoby poznawania ludzkiej anatomii. Dysertacja, tak? Dysertacja na temat kwestii anatomicznych. Yes. Dobra. Takie słowa. Stary amulet prawdopodobnie pochodzenia indyjskiego. Ciekawe, do czego służy. Może, żeby odgonić jakieś, wiecie, duchy? Wieloryb i dorsz, albo krótko historia Darkwater, autorstwa Erwana jakiegoś. Książka jest poświęcona falebnej przeszłości wyspy. I could use one of those. Ach, znalazłem te tabletki nasenne w domu Sandersów. Przepisano je Francisowi, przepisano je, czy Irene Sanders. Ciekawe, kto bierze te tabletki. Strange. For months. Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. List. Drogi Francis, błagam cię, abyś porzucił wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek staniesz się posiadaczem tego przeklętego obrazu. Jeżeli nasz przyjaźń coś dla ciebie znaczy, proszę, abyś oszczędził mi poczucia winy. Nie mogę stać się architektem twojego upadku. Błagam cię, mój przyjacielu, abyś zapomniał o tułaczu. Oddana przyjaciółka. Czyli ona była naprawdę jakimś dobrym przyjacielem jego. Ale on koniecznie chciał ten obraz. W tej części szerzej opisana jest społeczność wielebnego Wakewooda, nie wiem. Jego żona wyraża swoje obawy związane z dziwnymi snami, jakie członkowie kongregacji mają od czasu przybycia na wyspę. Niektórzy z jej mężem włącznie opowiadają o wizjach boskiego posłańca. Kobieta boi się, że społeczność podzieli los zaginionego plemienia. Jakąś kolejną część mamy tu. Siła. Cóż to tam takiego? Zdobyty nowy klucz. Klucz do galerii Sandersa. Mogę z nią porozmawiać. Tak też zróbmy. Jeszcze tu mamy coś. Chcesz przeczytać książkę? Swoista encyklopedia nieznanych i monstrualnych stworzeń. Zaczynam wierzyć, że one naprawdę istnieją. Tak, chcę nowy wpis i przeczytałem, tak? To wpłynie na twój los. No, no, słuchajcie, no przeczytajmy, no nie? Czemu nie? Tylko to mówię, wpłynie na mój los. Dobra. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. Co ona taka jest? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Okej.
Dobra, rozumiem, że tutaj potrzebujemy tego klucza. Tu mogę się schować? Naprawdę? Wiecie co, nie podoba mi się to. Skoro są miejsca do schowania, może to mieć jakiś zupełnie inny przebieg teraz. Dalej to zbierał różne takie rzeczy, wow. Tu coś jest, czekajcie. These artifacts date from pre-Columbian times. No, no, no. Znowu ta Bozia taka z twarzą jakiejś ośmiornicy, masakra. Tam jest. Dobra, na razie się jeszcze troszkę tu rozejrzę, no nie? Jest, o matko. Why was he so interested in old weapons? O! Ja pierdzielę, słuchajcie, tu coś będzie. Ja wam mówię. Cóż to za obrazy? Mówię wam, dlatego że możemy, widzę tutaj, no, to zrobić. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Tylko że powiem wam, że straszną. O. Cóż to tutaj jest? Takie... Aha, tu mogę nalać. No, no, no. Dobra, słuchajcie, no idziemy do obrazu, no bo co tutaj będziemy robić? Chyba że jeszcze tu coś jest. Czekajcie. Is this dagger part of Sander's collection, or was he seeking to acquire it? Choć był pozbawiony niewątpliwego talentu, Sarah Hawkins pozbawiony, Sanders narysował ten sztylet z najdrobniejszym szczegółami. Strażnik trzyma dziwny, ezoteryczny symbol, regularnie pojawiający się w jego korespondencji z Sarah. Okej. Okay. No i? Co to jest? Jakaś otwarta paszcza. No tak myślałem, słuchajcie, że... Masakra, ja pierdzielę. O kurde. Dobre, ej. Ja pierdzielę. What the hell was that? Co? Nie mogę? I can't even touch it. Oh
O mój Boziu! Widział mnie. O fu. Ale dobra, 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 dobra. Jeszcze raz, słuchajcie. Tylko wiecie co? A to mogę pominąć. Dobrze, pomijmy to, bo to już było. Wiecie co? Kurde, jeszcze mam... Jeszcze mam problem właśnie z... żeby się, wiecie, wychylić, nie? Poszedł tam. Co ja robię? Nie wiem za bardzo, co mam też tu zrobić, żeby się go pozbyć, czy go wyminąć. Kuźwa, boję się. Damn. Maybe I can use this dagger. A ja nie mogę ten. Nie, bo myślałem, słuchajcie, że mogę z tym mieczem coś tu zrobić. Jezu, ciężkie to, ale nie wiem, co mam zrobić, kurde. Znaczy tak, na pewno trzeba wziąć miecz. To pewne. Maybe I can use this dagger. On to przyjdzie, bo pewnie usłyszy. Tak mi się wydaje. Dźwięk tego zbitego szkła, nie? Tylko co ja mam tu zrobić? Może w ten obraz to wbić? Kurde. Zaraz zobaczę, słuchajcie, czy coś tutaj... O! Nie udało mi się, ale...
Wiemy, o co chodzi. Tak myślałem, słuchajcie, że chodzi o to, żeby wbić się. Dobra, no słuchajcie, ostatni raz, dobra? Ostatni raz, już nie będę robić tutaj cięcia. Idę jeszcze raz po mieczyk. Idę i wiem, o co mam robić. Tylko, że po prostu musimy to tak zrobić, żeby on mnie tutaj nie dostrzegł, tak? Maybe I can use this dagger. Muszę tu się schować, bo on tu przyjdzie, to na pewno. Dobra. Dobra jest. No, nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym. On się teraz patrzy, słuchajcie. Szybko, szybko. Damn it. This dagger didn't work. Ja pierdzielę, to nie koniec, słuchajcie. Czyli jeszcze coś, jeszcze jakiś sztylet, kolejny. Czym by można było ten koszmar tu rozwalić? O shit! Dobra, już po mnie. No ja nie wiem, czy on poszedł, czy nie. No idziesz stąd. Kurde. Jak się teraz wróci, a ja wyjdę. Trudno. Słuchajcie, ja nie wiem, czy czasem to nie będzie ten taki sztylet. Po prostu to nie ten sztylet, ja pierdzielę. W każdej gablocie był sztylet. Też nie ten. Damn it. I have to use a specific dagger. Ja pierdzielę, mam dość.
tutaj nie mogę teraz tych wszystkich sztyletów kombinować i przecież tam jest tyle gablotek. Wiecie co, ja muszę chyba... poczekajcie. Wskazówki. Konkretny, słuchajcie, sztylet. To jest taki, ale to jest rysunek sztyletu. Ekwipunek. A jaki teraz... Aha, nie mam. Kurde, mogliby pokazać, jaki to sztylet jest. Jaki teraz wzięliśmy, nie? To by było też fajnie. A tak, to co mi z tego? Chyba, że ten. Pod menu, przejść do głównego menu, wstecz. Nie, to jest tylko tyle, że znaleźliśmy to. No, ale to też mogłoby być ten, nie? Wiedza. Kurde, nie? Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby taki był. Ale ja tu nic nie widzę. No, lezie. Zobacz. Tych sztyletów jest cholery ciut ciut. Kurde, no. Może ten. Też nie. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, jaki sztylet. Dajcie w cholerę spokój. Przecież tych sztyletów jest od cholery i ciut ciut. Ten na pewno nie. Ten też nie. Jeszcze ten spróbuję. Też nie? Wiecie co, ja nie mam pojęcia. To może ten. This dagger looks different. Kurwa, no nie z tej strony, no. Idziesz, idziesz. To idź. Ty, słuchajcie, to będzie to. Ja wam mówię. Tak. No. O nie, jeszcze nas wciągnie. Ja pierdzielę. Wbij mu to. No. Kurde, złapał nas. What's the matter with you? No. Tak myślałem, że to będzie taki, wiecie, obłęd. Ale jaja, co? Ale dobre, dobre to było. A czy wiecie co? At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything.
I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room, and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Mm-hmm. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Nie powiedziałem, słuchajcie, jej wszystkiego. Jakoś tak nie do końca jej ufam. W ogóle jakoś tak nie za bardzo, wiecie, co ufam komukolwiek na tej wyspie. No, mogłem to szybciej rozegrać, nie? Ale dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że to musi być konkretny sztylet. No, ale rzeczywiście one takie niektóre były bardzo podobne. To musiał być ten z rysunku, nie? Wyszedł z niego wielki stwór, atakując Price'a. Po trudnej walce detektyw zdołał odesłać potwora z powrotem do obrazu. Kurde, to z tego obrazu wyłażą... Katastrofa, ale to akurat mi się bardzo podobało, to było przyjemne. No dobra. O, ktoś tu nas ubiegł? Nie wygląda to dobrze. Słuchajcie, będziemy kończyć. Więc jeżeli tylko będę mógł tutaj teraz zacząć grać, to zakończymy sobie. Przeszukaj księgarnię, słuchajcie. Dobrze, ale to zrobię. No właśnie, ale wiecie co, to mi się nie podoba. Ta krew tutaj. Coś musiało się tutaj stać. Dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Tak, i nawet fajne to było. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.